Siemano widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Witamy się po wielkiej przerwie z terenem. Przed nami mamy KX85, rocznik 2008, dosyć świeżo wygląda. A dzisiaj sobie wytestujemy, jak to jedzie. Ogólnie w weekend miałem jeździć z chłopakami, ale powiedziałem, że nie dam rady, bo nie mam po prostu czym śmigać. A Kuba wpadł na pomysł, że skoro Kawasaki jest na sprzedaż, a jest zrobione i tak perfekcyjnie, to dopóki się nie sprzeda, to mogę sobie po prostu pośmigać. Także odpalamy i zaraz zobaczymy, co to maleństwo potrafi. Mamy trzeci bieg. Z gazu. Ale nas interesuje, jak to sobie radzi w terenie. Na gumie też coś można poświrować. Ogólnie najlepsze jest to, że on się tak kręci, nie ma takiego laga. Dosłownie wszystkie dwusuwy, z jakimi miałem styczność, miały takiego laga. Ja wam pokażę, o co chodzi. I patrzcie, jak on się zajebiście szybko wkręca. To jest dobre. Co ja mam? Co jest? Ja z takim ciulem jadę? Cała ta sprawa, którą widzicie tutaj, pamiętacie ją, na pewno ją pamiętacie. Starsi widzowie pamiętają, znaczy starsi, no to było nie tak dawno, bo rok temu, ale... No ale mniejsza z tym, jeśli oglądacie kanał, to powinniście wiedzieć o tej sytuacji. Wiadomo, sąd, grzywna, cofnięte uprawnienia i tak dalej. No ale to niestety ta sytuacja do mnie wróciła. Już wam mówię, w jakiej postaci. Spłaciłem do końca grzywnę, tak jak miałem ustaloną w postanowieniu. I oczywiście przyszło mi po kilku miesiącach pismo do uregulowania grzywna. Jako że miałem to spłacone, więc wydało mi się to dziwne. Dlatego postanowiłem pojechać do tego sądu i wyjaśnić całą sprawę. Okazało się, że grzywnę faktycznie mam spłaconą. No ale, że tak powiem, pani się troszkę sfrustrowała w tej całej administracji, że przychodzi jakiś szczyl, wykłóca się. Ja miałem wszystkie dowody ogólnie wydrukowane, że grzywnę mam spłaconą. No i się wszystko wyjaśniło. A ta pani już była tak sfrustrowana moją wizytą, że wzięła te wszystkie papiery, które przyniosłem, rzuciła mi do moich akt sądowych, no i rzuciła mi dosłownie na biurko te wszystkie papiery z aktami, a że ja, jako nowicjusz w tej całej sytuacji sądowej, stwierdziłem, że skoro mi to rzuciła, to powinienem to wziąć, nie? No i oczywiście biorę te całe akta do ręki i mówię szanownej pani, dziękuję, do widzenia, to by było na tyle. Ona mi tam odpowiedziała, że do widzenia i tak dalej. O, przepraszam, zarysowałem koparkę. To się więcej nie powtórzy, w razie czego mogę polakierować, numer macie. No i co, wziąłem te akta, dziękuję, do widzenia. Nie byłem pewny, czy mogę te akta brać. No niosłem je tak, żeby było widać, że je biorę, nie? No dosłownie tak je nosłem. Pod pachy, nie? Akta sądowe i tak dalej. Nikt mnie nie zatrzymał, żaden ochroniarz, żaden policjant. No wszyscy po prostu widzieli, że te akta wynoszę, tak? Więc to tym bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że mogę te akta sobie wziąć. Sprawdziłem sobie wszystko. No i to, co znalazłem, rozwiało moje wątpliwości. Od początku sprawy byłem święcie przekonany, że nagrania z kamerki policjanta nie ma. I te nagrania powinni mi ukazać. Czy to na komendzie, czy to w sądzie, one powinny zostać ukazane. Ale mi czegoś takiego nikt nie ukazywał. Więc byłem święcie przekonany, że tych nagrań nie ma. Poszperałem w aktach, te nagrania były dołączone do akt, była nawet płytka z tym nagraniem, którą otworzyłem. I jadę do domu, bo z ciekawości chciałem sprawdzić tą płytkę, czy aby na pewno na tych nagraniach jest coś takiego. No i dojeżdżam do domu i moim oczom na Facebooku, słuchajcie, to już nie telefonicznie. Nie telefonicznie, nie prywatnie, na Facebooku. Wstępnie dostałem tylko wiadomość od znajomej na Facebooku, która no znała się z tym policjantem, nie? A skoro on stwierdził, że ona mnie zna, to napisze przez nią, nie? Co było też trochę niefajne, bo jakby nie patrzeć, to jest sprawa prywatna i nie chciałem, żeby to się rozchodziło po kimkolwiek. Po czym dosłownie po 10 minutach dostaję wiadomość od tego policjanta. Już tak na grzecznie, już tak grzecznie, że proszę pana, już się gadka zmieniła, proszę pana, nie zdążyłem ani tej płytki przepatrzeć. O kurde, tu trochę niebezpiecznie. Bo ja ogólnie u babci jestem jeszcze zameldowany. Dzwoni do mnie babcia, że policja była u niej w domu i mnie szuka. Pojechałem odwieźć te akta i w sądzie potraktowali mnie jak największego przestępcę. Wbijam z tymi aktami, przychodzi ochroniarz.
Od razu mnie poznał. Normalnie trzymają mnie we dwóch. Zawołał policjantów i prowadzą mnie w pięciu jak jakiegoś przestępcę po salę. Czy policjant, który powinien tą sprawę załatwić, że nie pisać po znajomych, że wyniosłem jakieś akta. Odniosłem te akta z powrotem i pani ta nagle się zrobiła tak miła dla mnie, bo ona wiedziała bardzo dobrze, że jak to wyjdzie na światło dzienne, to będzie miała konsekwencje. No i tą sprawą właśnie się chciałem wam pochwalić ogólnie. Dobra, teraz lecimy sobie na podjazd. Zrobimy podjazd jak się uda. Dobra, udało się. Dobra. Fajnie to hula. Jeszcze się tylko balansu nauczyć, ale tym długo nie pośmigam. Musi siąść jakiś KTM-ik. Słuchajcie widzowie, w ogóle sprzedałem KMX-a, dlatego nie wiem czym jeździć w teren. Jak w terenie radził sobie zajebiście, no tak na torze, no to kurde, to katorga była na torze piaszczystym. On tak kisu. I postanowiłem, że jeśli ten KX się sprzeda, bo w ogóle on jest na sprzedaż, nie? Ja wam podrzucę linka. W opisie będziecie mieć link do ogłoszenia. Jeśli ktoś będzie zainteresowany zajebistym sprzętem, sprawdzonym, złożonym na nowo, no to podbijajcie do Kuby. Ja wam dam link do ogłoszenia. Cena nie jest jakaś wygórowana jak za ten rocznik i to po faktycznym remoncie. Siema. A ty co kurde? Docieram furę. Zajebisty jest ten KX, kurde, nawet prosto jedzie jak puszczę kierownicę. No to co? To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do oglądania poprzednich odcinków. Zostanie z nami na dłużej, jeśli ktoś jest nowy. Oraz śledźcie nasze social media i niczego nie przegapcie. W tym sezonie lecimy na grubo. Mam nadzieję, że nam w tym pomożecie. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, suba i widzimy się w następnym odcinku na kanale. Także pozdro, siema, cześć, do następnego. Ja dalej lecę upalać KX-iora.